dziękuję za przedstawienie. Ten tytuł, który zaproponowałem, właściwie mógłby być dowolną parafrazą tego paradygmatycznego Bóg, honor, ojczyzna. Ja sobie pomyślałem, że w kontekście tego, o czym będę mówił, także niezłym tytułem byłby Ból, horror, ojczyzna, i też w dobry sposób to ta parafraza ukazywałaby moje intencje. Chciałbym dzisiaj powiedzieć Państwu o sztuce tematyzującej Wielką Wojnę, czy pierwszą wojnę światową. Na przykładzie bardzo wielu obrazów, natomiast właściwie ten wykład jest poświęcony dwóm obrazom. Obraz pierwszy mogą Państwo zobaczyć na wystawie Przyrząd Polska, to jest obraz Inwalida Wojenny Rafała Mańczewskiego. Natomiast drugi obraz, który pojawi się w toku dzisiejszego wykładu, to obraz ojca Rafała Mańczewskiego, czyli Jacka, pod tytułem Dwa pokolenia, którego niestety nie ma na wystawie Przyrząd Polska. Ten obraz przechowywany jest w Państwowych Zbiorach Sztuki na Zamku Królewskim na Wawelu, natomiast można go oglądać aktualnie na wystawie Niepodległość w Muzeum Narodowym, nie w Warszawie, tylko w Krakowie. Przechodząc do wykładu, chodziło o ten obraz. W drugiej połowie lat 20. około roku 1927 Rafał Mańczewski namalował przechowywany dzisiaj w Muzeum Narodowym w Poznaniu obraz funkcjonujący pod tytułem Inwalida Wojenny. Ten średniej wielkości, malowany na tekturze farbami olejnymi portret tytułowego inwalidy, jest dziełem z jednej strony typowym dla sztuki europejskiej, która tematyzuje Wielką Wojnę lat 1914-1918 oraz jej konsekwencje, ale z drugiej strony jest przedstawieniem zupełnie szczególnym zarówno w twórczości samego Rafała Mańczewskiego, przykładowe obrazy typowe dla twórczości tego artysty Państwu właśnie pokazuję, ale zarazem jest obrazem niezwykle szczególnym, obrazem, który zajmuje miejsce osobne w sztuce polskiej i pośród tych jej wytworów, które zostały poświęcone I wojnie światowej. Na obrazie tym bowiem artysta przedstawił ujętego w perspektywie żabiej, pozbawionego prawej nogi odciętej na poziomie bioder, ubranego w coś, no, w rodzaj munduru wojskowego, kalekiego mężczyznę, który porusza się o drewnianej kuli i o lasce. Syntetycznie potraktowanej postaci, malowanej w typowej, oczywiście dla międzywojnia, nowoczesnej i postkubistycznej manierze, towarzyszy brązowy jamnik, plątający się między nogą, jak Państwo widzą, a kulą weterana, nad którego utrzymaną w błękitno-zielonej tonacji trupią twarzą powiewa na wietrze umieszczona na balkonie flaga. Ta flaga, co prawda, jak widzimy, jest żółta, aczkolwiek ta jej jednorodność, jasność, tonacja nie pozostawiają złudzeń, że zwiastuje ona nie zwycięstwo, tylko kapitulację. Ułomność tego żywego trupa, jakim jest inwalida wojenny, jego cierpienie, podkreślone zostały przez artystę żałosnością jego ruchów. Wsparty na lewej nodze i dwóch szczupłach, bliższy jest, można powiedzieć, no, okaleczonemu pająkowi niż człowiekowi, albo takiej teatralnej marionecie, której odpadła noga. Poruszając się po malowanym, bardzo dziwnym, jak Państwo widzą, nierzeczywistym w skrócie, perspektywicznym chodniku, wygląda tak, jakby za chwilę miał się wywrócić. Dwie flankujące go, przedstawione jedynie tej fragmentarycznie ściany, z pewnością nie są częścią łuku triumfalnego, przez który wejdzie do wieczności. Wiszące nisko, złowrogo chmury zasnuwają niemal całe niebo, przydając temu obrazowi aury wręcz apokaliptycznej. Nie ma tutaj żadnej metafizyki wojny, nie ma tutaj bohaterskiego czynu. Rana nie jest medalem, który się dumnie obnosi po gościńcu świata. Jest tylko tu i teraz
i wzrok tego inwalidy wojennego, który jest ubity w szary trotuar. Możemy, należy zapytać, czy ten antyheroiczny, nacechowany niezwykle traumatycznie wizerunek przedstawia konkretną osobę, czy też pewien typ. Typ charakterystyczny dla, mówiąc słowami teraz przypisywanymi przez Ernesta Hemingwaya Gertrudzie Stein, straconego pokolenia. Czyli tego samego pokolenia, do którego urodzony w roku 1892 Rafał Malczewski metrykalnie przynależał. Jeśli by rozpatrywać ten obraz w kontekście europejskim, czy szerzej zachodnim po prostu, można powiedzieć, że istotnie. Artysta stworzył typowy wizerunek przedstawiciela tego pokolenia. Urodzony w drugiej połowie lat 80. oraz w latach 90. XIX wieku mężczyzn, którzy podczas wojny zostali zabici, zostali okaleczeni fizycznie albo wyszli z niej okaleczeni psychicznie. To odczytanie sugerujące, że mamy do czynienia z kontrefektem pokolenia, z obrazem pokoleniowym, autoportretem własnego pokolenia, sugeruje oczywiście ten mundur. Mundur, w który Kaleka jest ubrany i mundur, który jest dosyć szczególny, ponieważ jest pozbawiony wszelkich dystynkcji, można powiedzieć. Jest szczególny, ponieważ jest ogólny. Nie zdradza przecież ten mundur tego, w jakiej armii służył przedstawiającej żołnierz, ani tego, w jakim stopniu służył. Jedyna noga owinięta została do kolana takim typowym owijaczem, a na tę trupią głowę weterana Wielkiej Wojny artysta nałożył bardzo umowną furażerkę. I obrazów tego rodzaju, które określić można właśnie jako typowe portrety straconego pokolenia, które za Stein nazywamy, czy w języku angielskim nazywają się Lost Generation, bądź też Generation Missing, to jest znowu tytuł wydanego w roku 1930 memuaru Karola Herstersa, które w języku francuskim to pokolenie nazywa się pokoleniem ognia, La Génération du Feu. I to jest to pokolenie, które we Włoszech nazywa się spalona generacja, generacja Bruciata. I obrazów, portretów tego właśnie pokolenia w typie obrazu Rafała Malczewskiego powstawało po wojnie w sztuce europejskiej, światowej, bardzo wiele. Co ciekawe, te portrety pokolenia, bez znaczenia czy francuskie, czy brytyjskie, czy niemieckie, były utrzymane w bardzo nowoczesnej, a w niektórych przypadkach wręcz awangardowej formie, wykorzystując cały asortyment oferowany przez sztukę wielkiej awangardy środków. Te nowoczesne w formie obrazy łączyła jeszcze jedna wspólna cecha. Były to, tak jak w istocie obraz Rafała Malczewskiego, dzieła antywojenne, dzieła pacyfistyczne, dzieła pozbawione wszelkiego heroizmu, patosu, dzieła takie, które ukazywały nie tą heroiczną opowieść wojenną, ale i rewers, czyli byłych uczestników, rozczłonkowanych, kalekich, cierpiących na szok pourazowy, a nawet wszystko zbędnych, gdyż niezdolnych do wykonywania wielu rodzajów pracy, a w latach wielkiego kryzysu zaś, bezrobotnych, często i skazanych nierzadko na wegetację w skrajnej nędzy. Wchodzę właśnie tak rozumianych portretów generacji, portretów pokolenia, zaliczyć można na przykład cykl litograficzny Krippelmappe, czyli Kaleką Tekę, autorstwa kolońskiego ekspresjonisty i konstruktywisty, związanego także z dadaizmem Heinricha Herlego, który był weteranem wojny i w tym cyklu z roku 1920 znalazły się zapowiadające już nową rzeczowość, bezkompromisowe wizerunki właśnie okaleczonych, pozbawionych nóg i rąk, kadłubków, nierzadko w mundurach. W tej samej grupie mogą znaleźć się inne obrazy tego samego artysty, który powracał kilkakrotnie do tego tematu, który go nurtował, reprezentacji kalekiego, ułomnego, pozbawionego kończyn, męskiego ciała, okaleczonego przez Wielką Wojnę.
ale także na przykład z francuskiego kręgu kulturowego. Do tej grupy zaliczyć można dosyć realistyczny, jak Państwo widzą, wychodzący raczej z lekcji jeszcze postimpresjonistycznej, a nie kubistycznej, portret trzech kalekich, na wpół ślepych weteranów Wielkiej Wojny, Les Survivants, czyli ocalonych, autorstwa André Marego. André Mar służył podczas wojny, tak, w armii francuskiej oczywiście, ale podobnie jak Heinrich Hürle, także był weteranem Wielkiej Wojny. Był żołnierzem artystą, który także pracował na froncie zachodnim przy maskowaniu dział artyleryjskich, wykonując takiego rodzaju artystyczno-funkcjonalne kamuflaże sprzętu wojskowego. Do tej samej grupy kontrefektów pokolenia no nie sposób nie zaliczyć także wykonanych z obiektów gotowych przez Georga Grosza i Johna Hertfielda dadaistycznych obiektów rzeźb manekinów. Mam na myśli przede wszystkim owego drobnomieszczańskiego kołtuna Hertfielda, który wariuje, z pod tytułem Elektromechaniczna rzeźba Tatlina z 20 roku. Ta praca, którą Państwo z rekonstrukcją, oryginał się nie zachował, natomiast ta czarno-biała fotografia ukazuje wystawę, na której dzieło Grosza i Hertfielda zostało po raz pierwszy pokazane. Jest to wystawa, która odbyła się w ramach pierwszych międzynarodowych targów Dada w Berlinie w roku 1920. To legendarna wystawa, niezwykle krytykowana przez kręgi patriotyczne i konserwatywne w Niemczech, która stała się także tym punktem odniesienia dla niesławnej wystawy sztuki zdegenerowanej, o czym jeszcze za chwilę opowiem. I wiele z prac pokazywanych wówczas na tej antywojennej wystawie nie zachowało się do naszych czasów, ale w każdym razie w tej fotografii też widzą Państwo owego kołtuna Hertfielda, ten obiekt rzeźby, która znajduje się w sali ze tą świecącą żarówką zamiast głowy. To jest oczywiście sławny, prześmiewczy, absurdalny portret żołnierza weterana, którego identyfikujemy po szczególnym rodzaju uniformie, pozbawiony głowy, jak powiedziałem, w miejsce, w której włożono żarówkę, pozbawiony obrąk i pozbawiony jednej nogi, która zastąpiona została przez taką metalową protezę statyw, a jego korpus stworzony jest z manekina krawieckiego, co także istotne. I ten brak genitalii właśnie się nie wyraziłem właściwie, to właściwie jest zastąpienie genitaliów męskich kobiecymi w jakiejś takiej sztucznej waginie, co także jest tematyzowane po I wojnie światowej jako rozpad tej męskiej, silnej tożsamości, która wraz z rozpadem ciała i społeczeństw przedwojennych nie może, w cudzysłowie rzecz ujmując, pozbierać się po tej wojnie i po tym symbolicznym także okaleczeniu. Współautor tej pracy, czyli Georg Grosz, stworzył także w okresie międzywojennym jeszcze jeden portret okaleczonego pokolenia. Mam na myśli Szary Dzień. Obraz z 21 roku, który jest politycznym manifestem, antywojenną karykaturą społeczną, utrzymaną, jak Państwo widzą, w konwencji ulicznej sceny rodzajowej. Na pierwszym planie widzimy ubranego w czarny surdut strasznego mieszczanina, w cudzysłowie, który w butonierkę wpiętą ma kokardę w barwach cesarskich Niemiec, a jego, no inaczej się tego nie dookreśla, ale zidiociałą twarz, takiego zezowatego kretyna, zdobią rany cięte.
Te rany cięte tego strasznego mieszczanina są oczywiście dumną pamiątką. Zapewne noszono po korporacyjnym pojedynku szermierczym, jaki stoczył był ów mieszczanin w czasach swoich studiów uniwersyteckich. Natomiast na drugim planie przechodzi skierowany profilem w naszą stronę weteran wojenny w mundurze. Jego twarz jest jak maska. Idzie, podobnie jak inwalida wojenny Marczewskiego, spoglądając pod nogi, rozpuszczonym wzrokiem, podpiera się kijem, który trzyma w lewej ręce, gdyż zauważamy na to, że brakuje prawej dłoni. Wydawało się, że schowana jest do kieszeni albo w zadugi rękaw, ale tak naprawdę nie ma kieszeni. Tej dłoni nie ma. Zapewne nie ma swojego ramienia. Ten brak ukrywany jest pod rękawem żołnierskiej kurtki, ale obnoszony ze wstydem. To ten wzrok wbity w chodnik, w przeciwieństwie do tych symbolicznych ran owego strasznego mieszczanina i Filista, który obnosi jest dumą na planie pierwszym. Do tej figury zresztą strasznego mieszczanina, nazywanego przez także określanego mianem konserwatywnego pana, Grosz i Hetzel powracają, czy może nawet nie powracają, powiedziałbym, że straszny mieszczanin z obrazu Szary Dzień z 21 roku jest pewnego rodzaju transpozycją marionetki czy kukiełki wykonanej 2 lata wcześniej, w 19 roku, do kabaretu, jaki Hetzel i Grosz w Berlinie otworzyli, gdzie również to przedstawienie antywojenne było parodią Orestei Aeschylosa. Ta grupa wizerunków pokolenia, w tej grupie można lokować także groteskowe zupełnie przedstawienia weteranów wojennych od Todixa, zwłaszcza zaś sprzedawcę zapałek z 21 roku. Portret śledego, jak Państwo widzą, bezdomnego kaleki, któremu towarzyszy, tak jak inwalidzie Rafała Walczewskiego, Jamniczek. Oraz kontrfekty tego samego autora, trzech przerażających weteranów postludzi, które jakby z jednej strony są na poły ciałami, na poły maszynami, czyli ten obraz zatytułowany Grających Skaka z roku 1920 oraz tego samego autora monumentalny obraz, dzisiaj zaginiony, zniszczony zapewne przez nazistów, wystawiony tak samo jak okaleczony manekin Hertfilda i Grosza podczas pierwszych międzynarodowych targów Dawa w Berlinie i też na tej fotografii historycznej zachowanej mogą go Państwo widzieć. Właśnie zajmuje znaczną część jednej ze ścian. On wyglądał w ten sposób. Mamy jego fotograficzną reprezentację oraz na podstawie tego obrazu Dix wykonał także grafiki, więc to, ten obraz zachowany jest właśnie w fotografii i w grafice. Natomiast został pokazany raz jeszcze w Niemczech okresu międzywojennego. W 1937 roku ten obraz trafił na ową wystawę, o której wspomniałem, czyli na wystawę sztuki zdegenerowanej Tarte de Kunst, która miała miejsce, otworzyła się w Monachium w 1937 roku, która intencją nazistów było oczywiście pokazanie owej złej, nowoczesnej, awangardowej sztuki, która miała wyszycać naród, państwo, społeczeństwo niemieckie. I oczywiście dadaizm, prace Dixa się do tego zestawu tych wyszycających, pacyfistycznych, złych prac świetnie nadawały. Jest jeszcze jedno powiązanie tej wystawy z 1937 roku z wystawą berlińską z roku 20. Tą właśnie pierwszą, na której pokazano obraz Dixa. Aranżacja wystawy sztuki zdegenerowanej była powtórzeniem
aranżacji wystawy, z księgarni Burcharda, z pierwszych targów Gaga. Tam, zwrócić uwagę, na ścianach także wypisane były różnego rodzaju hasła, przyklejane afisze i bardzo podobną rzecz zastosowano w 1937 roku. Do tego stopnia nawet, że to te same hasła, które były na wystawie 20 roku, czyli między innymi Neymans i Gaga Ernst, należy wziąć, czy weźcie dadaizm na poważnie, zostały tutaj przywołane jako cytaty z tej właśnie, no, w tym czytaniu lat 30. złej, zdegenerowanej, okropnej, antypaństwowej i antypatriotycznej wystawy, która pokazywała tą obrzydliwą, antywojenną, sztukę. I jakby ten asortyment tego typu przedstawień zmaltretowanego, kalekiego, okaleczonego, męskiego ciała w sztuce europejskiej po pierwszej wojnie jest naprawdę sporo. Chciałbym już pokazać rzeźbiarski ekwiwalent tej malarskiej reprezentacji. To jest praca Marka Lerisza, Potyl Kosiarz z 17 roku, więc stworzona jeszcze podczas wojny. I tutaj porównuje ją ze stworzoną w tym samym mniej więcej czasie, to jest kwestia kilku miesięcy, pracą polską Włodzimierza Koniecznego, rzeźbą legionisty, będącą taką typowym w sztuce polskiej przedstawieniem męskiego ciała. Tego ciała, które w żaden sposób nie uległo rozpadowi, ciała, które wszystko ma na miejscu, ciała, które jest gotowe do walki, heroiczne, zwycięskie, bohaterskie. Ciała, które opowiada optymistyczną, heroiczną wizję wojny, a nie tę, którą serwuje nam Marc Lerisz oraz jego Kosiarz, gdzie na pierwszy rzut oka mamy do czynienia z realistycznie przedstawionym, statuarycznym mężczyzną z kosą. I dopiero za chwilę łapiemy się, że ten mężczyzna nie ma. Ma amputowaną w łokciu rękę i do tego kikuta jakby przyczepiona jest sztuczna ręka, która tworzy kosę i to jest to jego nowe zajęcie, że nawet będąc kaleką może kosić. Co ciekawe, to nie był pomysł abstrakcyjny. Do takich rzeczy istotnie weteranów próbowano, okaleczonych weteranów, zagonić. Dla porównania pokazuję dwa plakaty jednej wystawy. Plakaty to jest narodowej wystawy, z której dochód przeznaczony był na opiekę nad właśnie kalekami wojennymi, która odbyła się w 17 roku, jak Państwo, w Pożoniu, czyli w dzisiejszej Bratysławie, gdzie właściwie mamy analogicznego kosiarza na tym pierwszym plakacie, natomiast na drugim plakacie, który na pierwszy rzut oka wydaje się zupełnie konwencjonalny, w takim secesyjnym rysunku, no mamy tych dwóch jakby mężczyzn, ale jeden, gdy się wpatrzysz, okazuje się, że nie ma nogi, czy nie ma stopy, bo posuwa się na takim dziwnym szczudle. Natomiast ten drugi, który idzie z kosą, również nie ma ręki. Proszę zwrócić uwagę, że ta kosa, którą niesie, która jest owinięta w taką wieniec kwiatów, tak udekorowana, jest trzymana właśnie za pomocą tego mechanizmu, który stał się częścią jego ciała. No, a z tyłu mamy widok zupełnie konwencjonalnie oddanego Starego Miasta w Bratysławie. Jak mówiłem, to nie była tylko i wyłącznie fantazja artystów. Są zachowane zdjęcia okaleczonych żołnierzy pierwszowojennych, czy też weteranów Wielkiej Wojny. Tutaj jest taki przykład żołnierza austro-węgierskiego, który, no może nie widzimy, że to nie jest kosa, natomiast to co trzyma to łopata, natomiast ten sposób mocowania, to połączenie ciała i maszyny jest właściwie identyczne jak na plakatach czy w rzeźbie
w rzębie Lewisza. Więc ten temat okaleczonego ciała, co zrobić z tym ciałem, jest wielkim wyzwaniem jeszcze podczas pierwszej wojny światowej, ale także przede wszystkim dla rządów bardzo wielu państw, które brały udział w wojnie i stanowi wielkie wyzwanie organizacyjne także na tak powiem. I ostatni przykład owych portretów pokolenia to dla odmiany jedna z najczęściej pokazywanych dzisiaj przy okazji różnych wystaw pierwszowojennych i rocznicowych, które się odbyły w całej Europie między 2014 a 2018 rokiem, to portrety żołnierzy autorstwa rysownika oraz chirurga Henry'ego Tonksa, które wcale nie miały być przeznaczone na ogląd w instytucjach sztuki. To nie były rzeczy do wystawiania. To były prace, które Tonks wykonywał dla celów dokumentacji medycznej. Sam był bowiem także lekarzem i współpracował z grupą chirurgów w Wielkiej Brytanii, którzy podczas I wojny światowej zaczęli pracę nad rekonstrukcjami twarzoczaszek żołnierzy frontowych, których dostawali wielkiej ilości, z bardzo rozległymi ranami twarzoczaszki, takich, których nie było widać, też nie znano takich obrażeń w poprzednich konfliktach zbrojnych. Więc on rysował z jednej strony twarze, tak mają Państwo na tym jednym zestawieniu, before i after, przed i po, czyli twarz żołnierza przed, nazwalibyśmy to dzisiaj, operacją plastyczną, oraz później ten efekt końcowy, czyli twarz już zrekonstruowaną, która z jednej strony tak, można powiedzieć, wyglądała lepiej niż twarz z rozerwaną twarzą czaszką, natomiast ten taki stupor i takie otępienie, które bije z tych portretów, pokazują jednak to, czego nie dało się chirurgom plastycznym naprawić, to znaczy ogromnego urazu psychicznego i traumy nerwicy frontowej, na którą cierpiało, jak się szacuje, około 30% żołnierzy brytyjskich. To są te plastyczne przedstawienia, natomiast zachowały się także cały katalog twarzy czaszek dokumentacji fotograficznej po prostu. Natomiast, jeszcze wrócę do tego mniej traumatycznego slajdu. Natomiast to jest interesujące, to fakt, że wszyscy z wymienionych artystów przeze mnie, oprócz dużo starszego, ponieważ urodzonego w 1862 roku Henry'ego Tonksa, byli właściwie rówieśnikami Malczewskiego. Dix i Hartfield na przykład byli starsi od Rafała Malczewskiego zaledwie o rok, podczas gdy Grosz i Hyrle młodsi, odpowiednio o rok oraz o 3 lata. André Malle, najstarszy spośród nich, był urodzony w roku 1885 i był od Rafała Malczewskiego starszy o 7 lat. Chociaż więc Malczewski właśnie metrykalnie należy do straconego pokolenia, jego obraz inwalidy wojennego, dzięki temu wpisać właśnie można w ten poczet typowych dla tej generacji twórców dzieł, życiorys malarza w innych punktach całkowicie rozmija się z przeżyciami jego rówieśników. Po pierwsze, Malczewski w przeciwieństwie do wszystkich wymienionych tutaj artystów nigdy nie widział wojny na własne oczy. Sytuacji frontowej nigdy nie doświadczył. Początek wojny spędził bowiem w bezpiecznym Wiedniu, gdzie mieszkał od roku 1910, do którego to Wiednia w roku 1914 zjeżdża także z zagrożonego przez Rosjan Krakowa ojciec Jacek Malczewski. W 1915 roku, po wyparciu Rosjan z Galicji, obaj Malczewcy wracają do Krakowa. Artysta w tym samym 1915 roku wyjeżdża
z Krakowa i przeprowadza się do Zakopanego. W Zakopanem w latach 1915-1918 uprawia narciarstwo, kontynuuje swoją pasję przedwojenną, czyli wysokogórskie spinaczki, prowadzi bardzo szerokie życie towarzyskie. Trzeba przyznać, że to jest bardzo udany czas, jak na okres, w którym wytrwawia się cała Europa i jego rówieśnictwa. Traumatyczne wydarzenia z lat 1914-1918 w życiu malarza nie wiążą się tak jak jego rówieśników w Polsce i poza Polską z wojną. Owszem, artysta przechodzi charakterystyczne i masowe wśród mężczyzn w latach wojny załamanie nerwowe w roku 1917. Ale to załamanie nerwowe nie jest wywołane frontem, którego nigdy nie widział, ale wypadkiem w Tatrach, podczas którego stracił przyjaciela Stanisława Bronikowskiego i sam nieomal nie przypłacił tej pasji wspinaczkowej swoim własnym życiem. Po drugie, dlaczego Malczewski bardzo trudno przyporządkować do straconego pokolenia? Po drugie, jego twórczość, co przynależy do idiomu sztuki polskiej, czy do idiomu kultury polskiej, do której, jak wiadomo, nie stosuje się terminu stracone pokolenie. A polska pamięć Wielkiej Wojny, w tym pamięć wizualna, nie jest związana z charakterystycznym dla sztuki niemieckiej, brytyjskiej i innej, zachodniej po prostu, paradygmatem antyheroicznym i traumatycznym. Wręcz przeciwnie. Skupiona na irredencie państwa, skupiona na odzyskaniu niepodległości, na czynie legionowym, zogniskowanym oczywiście na postaci Józefa Piłsudskiego, sztuka polska bardzo rzadko sięgała do pesymistycznych i makabrycznych obrazów rozpadu ciała, tak indywidualnego, jak i zbiorowego. Większość polskich reprezentacji I wojny światowej to są obrazy utrzymane w konwencji bardzo tradycyjnej, wręcz akademickiej, podejmujące temat wysiłku zbrojnego w celu wybicia się na niepodległość i pokazujące raczej ciało konkretne, heroiczne, bohaterskie. Przyczyn popularności, powszechności takich właśnie przedstawień wojny w polskiej kulturze szukać należy błyskawicznie i sprawnie zorganizowanej instytucjonalnej maszynie pamięci wizualnej, tak bym to określił. W sierpniu 1914 roku w Krakowie powstaje Naczelny Komitet Narodowy i to właśnie dzięki tej proaustriackiej organizacji i jej działalności, w szczególności zaś dzięki postawie profesorów Jerzego Miedzielskiego oraz Jana Bołoza Antoniewicza, jeszcze w roku 1915 dochodzi do pierwszych wystaw sztuki legionowej. Tutaj mają Państwo marszałka, czy jeszcze nie marszałka, ale na w Pałacu Sztuki w Krakowie podczas jednej z tych wystaw oraz okładki katalogów sztuki legionowej. Te wystawy prezentowane były za granicą. W 15 roku dwukrotnie w Wiedniu, raz w Baden, a w 17 roku w neutralnych Szwecji oraz w Szwajcarii. Natomiast to, co jest bardziej interesujące z punktu tego rozpowszechniania określonego, heroicznego obrazu Wielkiej Wojny z punktu widzenia kultury polskiej, to jest fakt, że te wystawy odbywały się także na tak zwanych ziemiach polskich. Mówię tak zwanych ziemiach polskich, ponieważ Polski de facto jeszcze nie było i z perspektywy roku 15 nie było wiadomo, czy ta Polska będzie, jeżeli tak, to w jakim kształcie. Więc te wystawy odbyły się w Krakowie w marcu i w kwietniu 16 roku. To była zupełnie monumentalna wystawa zbierająca przeszło 500 artefaktów. Artefaktów zrobionych przez artystów w legionach, tam było kilkudziesięciu malarzy, rzeźbiarzy, po prostu artystów, ale także to były prace wykonywane przez sympatyków legionów, przez sprawy legionowe, jak to się wówczas mówiło, nadsyłane
do komitetu organizacyjnego tych wystaw i decyzją komitetu wystawianych albo nie wystawianych. Kolejne te wystawy odbyły się w roku 2017, jak Państwo widzą, w Zachęcie w Warszawie. Była też wielka prezentacja, przeszło 500 prac, ponad 50 artystów. I później ta sama właściwie wystawa, forma wystawy taki sam, niektóre rzeczy były wymienione, ale mniej więcej taka wystawa pojechała do Lublina, która była nieco mniejsza i pokazywana w salach Resursy Kupieckiej w Lublinie, by we wrześniu 2017 roku zjechać do Lwowa, gdzie w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych pokazywano znowu jej tą monumentalną, ogromną wersję dorównującą prezentacjom warszawskiej oraz krakowskiej. I tego typu instytucjonalizacja polskiej sztuki wojennej, która jest zarazem no, oficjalną narracją polską wojenną, tak artyści widzieli wojnę, nie ma żadnych kalek. I tego typu instytucjonalizacja właśnie, w której całość przeżywania wojny została zastąpiona de facto doświadczeniem konkretnym, doświadczeniem legionowym, przy braku wykształconych mechanizmów dystrybucji i redystrybucji innych niż legionowa narracji, ukształtowała właśnie tą charakterystyczną, niezwykle specyficzną, hegemoniczną i właściwie jedyną oficjalną pamięć wizualną wojny w Polsce. Pokazywane podczas wystawy dzieła sztuki w ogromnej większości były dziełami tradycyjnymi. To były akademickie reprezentacje, jak Państwo widzą, wypracowane na wzorcach XIX-wiecznych, w których przeważała nawet nie tyle batalistyka, co konwencjonalne portrety i scenki rodzajowe. Natomiast to, co jest interesujące, to, że istota tych obrazów, która opierała się na formie wypracowanej przez polskich batalistów i malarzy historycznej XIX wieku, polegała na swego rodzaju repetycji. No, będąc czymś w rodzaju malarskiego reperformansu polskiej historii poprzedniego stulecia z jej dramatycznymi punktami kulminacyjnymi, takimi jak epopeja napoleońska, takimi jak nieudane powstanie narodowe i walka narodowo-wyzwoleńcza. Wystawianie tej historii narodowej, jakie się za sprawą tych obrazów odbywało w czasie I wojny światowej, różniło się oczywiście od swojego oryginału XIX-wiecznego zasadniczo. To znaczy, za pomocą wbudowanej w tę narrację koncepcji narodzin przez śmierć, potwierdzonej dodatkowo w 18 roku irredentą państwa, to doświadczenie kończyło się nie kolejną katastrofą, sybirskimi etapami, emigracją wielką, ale zwycięstwem i odrodzeniem. I w tym sensie właśnie typowy, z perspektywy ogólnoeuropejskiej, podejmujący temat traumy, rozpadu ciała, totalności wojny, inwalida wojenna Rafała Madrzewskiego, stanowi obraz osobny, dlatego tak ciekawy w programie sztuki polskiej. Ujmując tę kwestię, że aforystycznie można powiedzieć, że o ile na Zachodzie w wyniku wojny pojawił się podmiot rany, tworzący swoje autoportrety, jak Państwo widzieli, o tyle w Nowej Polsce w 18 roku, dzięki wojnie, zabiliśmy się rana rozbiorów, zaborów. Tam na Zachodzie rozpad ciała, a tutaj politycznego ciała zrośnięcie. Ta rana, tutaj blizna. Też bardzo interesującym tematem jest właśnie ta repetytywność polskiej sztuki pierwszowojennej, która jest związana, jak Państwu powiedziałem, z historią i malarstwem polskim wieku XIX. Możemy to prześledzić także na podstawie fotografii, polskiej fotografii wojennej. Tutaj pokazuję Państwu kartę tytułową oraz dwie okładki albumu Legionów Polskich, który został wydany nakładem właśnie NKN-u w Krakowie w roku 1916. Te dwie publikacje zawierają szereg fotografii kilku autorów, natomiast
przeważają tam fotografie autorstwa Tadeusza Langiera, legionisty, oficjalnego fotografa, dokumentalisty pierwszej brygady, przyjaciela Witkacego. I te fotografie, też co istotne, jak również reprodukcje obrazów pokazywanych na wystawach sztuki Langienowej w Polsce, czy na ziemiach polskich, były przez NKN wydawane w formie pocztówek. To znaczy zasięg tej fotografii, zasięg tych wystaw był zwielokrotniony właśnie przez wydawnictwa o charakterze pocztówkowym chociażby. To, co jest interesujące w tych fotografiach, to z jednej strony to, że to są rzekomo fotografie, dokumenty, to są fotografie świadectwa tego, jak naprawdę było. Ludzie w 16 roku, podobnie wiele osób dzisiaj, wierzyli w prawdę fotografii. Więc z jednej strony mamy faktycznie wojenną fotografię, ale to jest obraz wojny zawsze heroiczny, tam nie ma żadnej traumy, na podstawie których to fotografii artyści legionowi oraz ci, którzy służyli w sprawie legionów, konstruowali kolejne obrazy pokazywane na wystawach legionowych. Tak jak w tym przypadku mamy fotografię Piotrowskiego i właściwie obraz, który jest powtórzeniem tego typu fotografii, tej konwencji fotograficznej. Natomiast oczywiście to, co tak naprawdę czyni te fotografie rzeczami interesującymi, to to, że same te fotografie skonstruowane zostały na podstawie obrazów i polskiego malarstwa, właśnie historycznego i batalistycznego XIX wieku. Więc można powiedzieć, że ta fotografia polska wojenna jest wiktorialna w dwunastu. Z jednej strony na podstawie tej fotografii powstają kolejne obrazy wojny, natomiast sama ta fotografia także została skonstruowana w odniesieniu do tradycji XIX-wiecznego polskiego malarstwa. Tej możemy zobaczyć na tym przykładzie, czy czy chociażby tutaj Baczność Langiera i Juliusza Kossaka, Kościuszka oraz Stefana Czarnieckiego pod Płockiem. Ta sytuacja, która jest, tych fotografii zestawień jest naprawdę, można robić więcej i sądzę, są one dosyć przekonujące. Sławny temat polski, czyli Ułan dziewczyna, tutaj z jednej strony fotografia Jeleniewskiego z tego albumu legendowego, Ułan dziewczyna, tak właśnie zatytułowana, tak podpisana. Natomiast obok obraz Kossaka, wyprzedzający fotografię kilka zaledwie lat, pod tytułem oczywiście Ułan dziewczyna. No i całe oczywiście morze wizualnych odwołań XIX-wiecznych tego właśnie tematu i tej ikonografii. Nie oznacza to jednak, że w sztuce polskiej, której tematem była wielka wojna, w ogóle nie istniały antyheroiczne narracje jak ta Rafała Czeskiego. Były jednak mniejszości. Pojawiały się na marginesie, usuwane poza pole widzialności przez dominujący dyskurs heroiczno-patriotyczny w typie, jako zgrabnie miała profesor Maria Janion, Ułańskiego Westernu. Z analogicznych wobec obrazu Malczewskiego i w jakiś sposób kompatybilnych z tym paradygmatem, nazwijmy go zachodnim, współgra na przykład satyryczny w zamierzeniu, lecz tragiczny w istocie, bo trafiający najczulszy punkt, wykonany przez Stefana Norlina rysunek dla wydanej w Warszawie w roku 1917 książki Włodzimierza Korzyńskiego Świat po wojnie. To jest książka futurologiczna, ironiczna, zabawna, lekka. Natomiast mamy rysunek Fabryka Protez, gdzie Państwo widzą, jakby ten humor sytuacyjny polega na dwuznaczności słowa proteza w języku polskim. Więc mamy do czynienia z przedstawieniem tego właśnie zawstydzonego, tych inwalidzi Grossa
Marczewskiego z wbitym wzrokiem w chodnik drobnym mężczyzną, który jest pasywną stroną tej sytuacji, gdzie stroną aktywną, stroną, która bierze akcję w swoje ręce, jest jego żona, jak się domyślamy, która na ucho, a więc wiemy, że rzecz nie jest czymś godnym chwalenia się, czymś wstydliwym, pyta sprzedawcę protez, za kontuarem on stoi i nad kontuarem wiszą te rzeczy, które widzieliśmy z obrazu Dixa, Hertfielda, z Henry'ego Thompson, maski, sztuczne protezy, kończyn. Pyta zapewne o protezę dla męża, mając na myśli to, że ten zawstydzony i zachowany mężczyzna jest impotentem. Więc mamy do czynienia z połączeniem dwóch tutaj kodów, jakby tego rozpadu męskiego ciała w pierwszej wojnie światowej, z jednej strony istotnie, bo ciało rozpada się na skutek urazów różnego typu, ale z drugiej strony ta męskość, która jest niepodważalna przed pierwszą wojną, wraz z rozpadem ciała także zostaje podważona i zakwestionowana. Więc to jest obraz, który faktycznie można traktować analogicznym względem obrazu Rafała Malczewskiego. Natomiast temat kalectwa jako antyheroiczny rewers dominującego w kulturze polskiej ułańskiego westernu, którego kariera rozpoczyna się w roku 1915 właśnie wystawami legionowymi. Ten temat kalectwa podejmuje też w 17 roku Jan Kasprowicz, który pisze wiersz opatrzony incipitem Okrutny mam co dzień widok. Ten wiersz został wydany w roku 1917 w Lwowie jako druk ulotny i jako anons wystawy dzieł sztuki, z których sprzedaż dochód przeznaczony miał być dla ociemniałych weteranów wojennych. I w tym wierszu właśnie odnajdujemy wizję kruchego i uszkodzonego męskiego ciała żołnierza. Kasprowicz zaczyna wiersz tak. Okrutny mam co dzień widok, co snać mi duszę rozderce, obok mych ogień przechodzą biedni żołnierze w ślepce. Natomiast cały ten wiersz kończy się dwuznaczny, gdyż kwestionujący właśnie sens i bohaterstwo żołnierzy sposób. Krzyż masz na piersiach i medal, wart jesteś największej chwały. Tak mówią, tak wielbią twe czyny, lecz gdzież się twe oczy podziały. I to powyższe pokrewne obrazowi Malczewskiego przykłady, wizualny Norblina i poetycki Kasprowicza, to są zupełne wyjątki potwierdzające regułę. Ten rozpad ciała jako szokowe, traumatyczne, generacyjne i pokoleniowe, a zarazem totalne doświadczenie wojenne w sztuce polskiej został wyparty przez wzorce heroiczne. O tym nie świadczy jeszcze jedno świadectwo, tekst pod tytułem Kaleki, pogrzeb polskiego inwalidy. To jest tekst autorstwa Józefa Rota, który będąc przed 18 rokiem poddanym jego cesarskiej i królewskiej apostolskiej mości w Wiedniu po 18 roku wybrał los emigranta. Natomiast on się urodził w Brodach, które stały się częścią odrodzonego państwa polskiego, to wschodnia Galicja, i podróżował, bardzo dobrze znał kulturę polską naturalnie, znał też język polski, był korespondentem, zjeździł też Galicję po wojnie. I 23 listopada 1924 roku na łamach Frankfurter Zeitung Józef Roth się opublikował wstrząsający, hiperbolizowany, surrealistyczny wręcz felieton, który mógłby być właśnie tekstową eksplikacją obrazów Dixa albo Rafała Malczewskiego. Rod opisywał pogrzeb Jana Kosa, który miał 23 lata, był weteranem i inwalidą wojennym, który zestrzelił się 6 lipca 1924 roku na wiecu Lwowskiego Koła Związku Inwalidów Wojennych.
I Rod o pogrzebie, który odbył się 4 dni później, 10 lipca, pisał tak dla niemieckiej gazety. Kondukt stworzyli wszyscy inwalidzi miasta, wszystkie ułomki, wszyscy, którzy kiedyś byli ludźmi. Kulawi, ociemniali, bez rąk, bez nóg, chromi, trząsący się, bez twarzy, przestrzelony kręgosłup, skrofulicy, stoczeni przez miłość, niewydolni umysłowo. Ci, którzy stracili słuch i mowę, ci, którzy stracili pamięć i sami siebie nie poznają, oraz wszyscy, dla których schorzeń uczeni nie wynaleźli jeszcze nazwy i którzy ucierpieli przez bohaterstwo. I dalej pisał tak. Kto widział szpitale w pochodzie, wielką wędrówkę kichutów, procesję szczątków? Taki był ten kondukt. Słychać było miarowe powłóczenie nogami przy stuku lasek i metalowych okuś. Potem sunęła wielka platforma. Stali tam inwalidzi, których twarz była jedną ziejącą czerwoną dziurą. Stały tam bryłki mięsa i krwi, żołnierze bez kończyn, kadłubki w mundurach, z pustymi rękawami zawiązanymi na plecach, nie bez kokieteryjnego okrucieństwa. I wszystko to było senną wizją, w której mieszała się czerwień, rozkładające się mięso, sącząca się substancja nerwowa i potrzaskane kręgi. Temu zdumiewającemu ze wszech miar, nierzeczywistemu wręcz, obrazowi lwowskiej procesji Talek, której uczestnikiem mógł być malowany przez Malczewskiego inwalida wojenny, tak jak w obrazie zresztą w tym tekście także pochmurne niebo zdaje się wisieć tuż nad naszymi głowami, pisał Rod. Będącemu zarazem antywojennym oskarżeniem oczywiście, przeciwstawił Rod obraz świętującej, zdrowej, ćwiczącej tę żyznę fizyczną Polski. 4 lata po napisaniu tej relacji, którą Państwu właśnie przytoczyłem, relacji ze Lwowa, opublikował we frankfurskiej gazecie kolejny artykuł konduktowi inwalidów, przeciwstawiając wizję parady wojskowej. Autor Marsza Radeckiego pisał tak. W tym kraju, w Polsce, istnieją różne parady. Podzieliłbym je na A. narodowe, B. kościelne, C. wojskowe, D. młodzieżowe, wśród narodowych zaś wyodrębniłbym znowu A. historyczne i B. aktualne. Nie ten sam podział oczywiście na parady jest tutaj istotny. Rod, który doskonale znał kulturę polską, a także za sprawą jakiejś genialnej intuicji, można powiedzieć, sformułował dalej charakterystyczną i swojską dla Polski cechę, która jest czymś, jak pisze Rod, w rodzaju ran wojennych, których nie znajdzie się w historii innych narodów. Rana ta, według Rota, polega zaś na właśnie repetytywnym i spektakularnym zarazem rozumieniu historii. Pisze Rot tak. W tym kraju historyczne wydarzenia już kiedy się dzieją, liczą się z jubileuszami, które z tej okazji będzie się później uroczyście obchodzić. W Polsce panuje po prostu coś w rodzaju chronicznej radości zmartwychwstania i swego rodzaju niepewność, czym wypełnić pauzę między narodzinami państwa a jego wyruszeniem w drogę. I ta analiza cech kultury nowego państwa polskiego, która została dokonana tutaj przez Rota, tłumaczy kontekst mentalnościowy oraz historyczny, w którym funkcjonowała polska sztuka tematyzująca wojny właśnie, nakreślając zarazem jej ograniczone możliwości. Takie, które uniemożliwiały szersze zaistnienie dzieł, których egzemplifikacją jest inwalida wojenny Rafała Malczewskiego i takie, które otwarte były na inne niż traumatyczne odczytanie doświadczenia pokoleniowego Jana Kosa, Rafała Malczewskiego i ich rówieśników. Doświadczeniem tym hegemonicznym generacyjnym w Polsce miało być bowiem właśnie zmartwychwstanie ojczyzny i bohaterska, piękna wizja wojny. Natomiast los i ironia tego losu chciały, że taki właśnie model rozumienia tego posłannictwa młodego pokolenia i jego plastyczne reprezentacje wypracował w sztuce polskiej nikt inny, lecz ojciec malarza Jacek Malczewski. Jacek Malczewski, te oba obrazy mogą Państwo zobaczyć na wystawie Krzycząc Polska. Natomiast Jacek Malczewski, kiedy wybuchła wojna, miał 60 lat. Podobnie jak syn, nie był
nigdy bezpośrednim świadkiem wojny. Natomiast pomimo tego, że nie był świadkiem, stworzył jedne z najbardziej ikonicznych polskich obrazów o tematyce wojennej i legionowej zarazem, jednocześnie eksplikujące właśnie właściwe w paradygmacie kultury polskiej przeżycie pokoleniowe u rówieśników własnego syna. Mam na myśli, to jest ten kontrapunkt dla obrazu inwalida wojenny Rafała Malczewskiego, czyli sławny, niejednokrotnie opisywany już obraz zatytułowany Nomen Omen, dwa pokolenia właśnie, albo dwie generacje z roku 1915. To jest, jak wspomniałem, obraz przechowywany gdzieś na Norwegu, olej na desce. I podwójny portret w symboliczny sposób ukazujący dwa pokolenia Polaków i ich losy. Te dwa pokolenia, które są tutaj egzemplifikowane przez dwa lata młodszego od samego malarza, profesora Jerzego Wycielskiego, czyli pomysłodawcę, mecenasa, pomysłodawcę i twórcę wystaw sztuki legionowej właśnie, oraz rówieśnika, niemal rówieśnika, Rafała Malczewskiego, starszego od Rafała zaledwie dwa lata, Michała Żywiołowskiego. Dlatego powstały podczas pobytu artysty w wielu obrazie, znany jest także pod tytułem Dwie generacje. Postać Wycielskiego, kluczowy z punktu widzenia właśnie propagowania heroicznej, niepodległościowo-patriotycznej, hegemonicznej dla polskiej pamięci wizualnej wojny sztuki legionowej, przedstawił Malczewski w okularach, w czarnej kamizelce, w czarnej marynarce, z narzuconym na lewe ramię płaszczem. Czarny strój Wycielskiego i zielony płaszcz, zsuwający się z jego ramienia, interpretowano jako szynel niewoli, okrywający czarny, żałobny strój. To był ten szynel niewoli charakterystyczny dla pokolenia samego Jacka Malczewskiego i Wycielskiego, pokolenia, które pamiętało noc styczniową 1863 rok. Klęska. I ten portret starszego mężczyzny zostaje skontrastowany z odzieniem Żywiołowskiego, majora pierwszego pułku pierwszej brygady, który jest tutaj ubrany, Państwo widzą, błękitny, legionowy mundur, symbolizujący pokolenie nowe, pokolenie młode, pokolenie synów, które pół wieku po nocy styczniowej wyruszyło ponownie do walki o niepodległość. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że chociaż Malczewski malował portret Żywiołowskiego, kiedy Żywiołowski przebywał w Wiedniu, w szpitalu wojskowym, ponieważ doznał poważnych obrażeń w bitwie pod Laskami, dostał postrzał do lewego ramienia, bark oraz nogi, Malczewski przedstawił go jako żołnierza pewnego sił, witalny, zdrowego, który w prawej dłoni trzyma lornetkę i który, słowami Lucjana Rydla, to, cytuję, królewski bandalski tygrys, który rzuci się na wrogę i wstrzępy go rozerwie. A według samego Malczewskiego, to cytat z malarza, patrzy z tą energią tak silnie w dal, bo jest pewny przyszłości. A kiedy przyłoży tę lornetkę do oczu, zobaczy Polskę. Śmierć, ciało, któremu zadano cierpienie, także pojawiają się w dziele Malczewskiego. Natomiast zupełnie na marginesie, niewyraźnie, w tle. Znaczy, to tło tego obrazu to jest zasłane legionistami, poległymi legionistami pole walki, ale pole walki, z którego te trzy anioły, alegoryczne takie postaci, podnoszą obrazu tych poległych legionistów, no, ku nieśmiertelności. To jest śmierć, ale to nie jest ta bezsensowna śmierć, to nie jest ta rana, okaleczenie, które powiera po Malczewskim, tylko to jest, jeżeli rana, to za ojczyznę, jeżeli śmierć, także w słusznej sprawie. To jest śmierć heroiczna dalej. Bitwa staje się, no, takim rodzajem mesjanicznego misterium, gdzie legioniści stają się męczennikami za sprawę.
Natomiast ten obraz, to jest portret dwóch rzeczywiście istniejących, bardzo ważnych dla sprawy legendowej postaci, ale także obraz symboliczny, dwóch generacji Polaków po prostu. Natomiast ten obraz był niezwykle popularny. On uchwalił nowy typ reprezentacji. Nowy typ tego reprezentacji to właśnie mesjanistycznego doświadczenia pokoleniowego. Dzieło było prezentowane publicznie jeszcze w trakcie wojny na organizowanych przez Niedzielskiego wystawach w Bazylei w 15 roku oraz w Lwowie, w tym samym, w którym Kasprowicz opłakiwał ociemniałych żołnierzy w 17 roku. Najlepszym tego przykładem jest wykonany czarną kredką rysunek Jana Rębowskiego, który Państwo tutaj widzą, które są oparte na tym samym pomyśle, tym samym schemacie podwójnego portretu w powierzchni, co obraz Malczewskiego. To jest portret profesora Jerzego Mycielskiego znowu, z brygadierem Marianem Rzegotą Januszekisem z roku 17, gdzie nie ma już poległych i branych do nieba czy do Walhalli legionowej żołnierzy polskich, natomiast jest widok miasta, miasto to Warszawa. To jest obraz, praca, która powstała już po zdobyciu Warszawy. To znaczy, to jest dwa pokolenia, to jest ten obraz posłannictwa malowany w roku 15, to można powiedzieć, że ten obraz 17 roku jest w jakimś sensie malowany po spełnieniu tego posłannictwa. No, Rosja nie ma Warszawy i nasza polityka, która była skupiona na legionach lojalności na początku Austrii i Niemcom, powiodła się. Ale też ten obraz bardzo jest tak popularny, że był podlegał karykaturom. Co dwa rysunki autora Kazimierza Szykulskiego, czyli dwa pokolenia profesor Jerzy Mycielski jako opiekun rannych legionistów, więc nie ma oczywiście z heroizmu, oraz dwa pokolenia pożegnanie profesora Jerzego Mycielskiego z legionistą, jako dwie takie karykatury. No, nie tej jedynowej oczywiście, co pewnej krótkowzroczności być może politycznej, orientowania się na Austrii, takiego skupienia na galicyjskich sprawach, jeżeli chodzi o pierwszą wojnę. I nie mam już więcej slajdów, może jeszcze znalazł tych prac, natomiast tych prac, które są wzorowane na portrecie podwójnym Jacka Malczewskiego jest, proszę mi wierzyć, jeszcze przynajmniej kilka w okresie pierwszej wojny światowej w Sztuce Polskiej. Natomiast też porównanie teraz dwóch obrazów Malczewskiego ojca i Malczewskiego syna ukazuje ich zupełną przestawalność. Z jednej strony do czynienia mamy z obrazem idealizowanego zupełnie doświadczenia pokoleniowego, takiego doświadczenia pokoleniowego, które jest rozumiane przez Jacka Malczewskiego jako dziejowe posłannictwo, gdzie do czynienia mamy raczej z historiozofią, a nie z historią. Z drugiej strony z przemilczaną w Sztuce Polskiej istotną tragedią, traumą wojenną, która w rzeczywistości była doświadczeniem milionów młodych Europejczyków, Amerykanów, ale także walczących w imperialnych armiach Azjatów, Afrykanów oraz Polaków. Doświadczenie to być może za słabo rozpoznane, a być może stłumione w 1915 roku, gdy Malczewski ojciec morował dwa pokolenia, z całą mocą jednak widoczyło się w okresie międzywojennym, pomagając zamachu stanu, kiedy Malczewski syn namalował inwalidę wojennego, można powiedzieć, restytuując jakby pokoleniową szkołę życia tych wszystkich Polaków, którzy wojnę spędzili nie jako bengalskie tygrysy w legionowych mundurach, ale jako po prostu mięso wojenne, jako rekruci na wielką wojnę w armiach trzech cesarzy. Zastanawiam także jeszcze jeden fakt. Pewnego rodzaju powiedziałbym fantasmatyczność tych obu obrazów. Ani bowiem ta
soteriologiczna, mesjanistyczna wizja losu dwóch generacji, jaką kreuje Jacek Malczewski, nie była udziałem samych Malczewskich. Znaczy, jak powiedziałem, Rafał Malczewski jako syn Jacka nie zaciągnął się do Legionów, jakby nie przeszedł tej szkoły życia, tego nowego pokolenia. Ani też ta traumatyczność i totalność wojny, to okaleczenie, jak się uwidaczniają w inwalidzie wojennym przecież, nie także nie została przeżyta, ani doświadczona przez Rafała Malczewskiego. To może być to dwa tak naprawdę obrazy fantazmaty, a nie rzeczywiste sytuacje. Malczewski, sędzi Malczewski w 15 roku maluje swój obraz w Wiedniu, jego syn bardzo zakopany. Graniczne doświadczenie frontowe następując na jakimś zacem wojny, czyli wysokogórską wędrówką niebezpieczeństwa związanym ze wspinaczką. Więc chociaż rzeczywiście dwa pokolenia Jacka Malczewskiego odczytujemy dzisiaj no, jako nie tylko portret dwóch konkretnych postaci historycznych, ale tak jak chciał sam Malczewski, jako ten portret zbiorowy dwóch pokoleń Polaków, paradoksalnie ten obraz nie był, bo nie mógł być autoportretem samych Malczewskich. Nieco inaczej jeszcze jest inwalidą wojenną, którego fantazmatyczność jest zlokowana gdzieś indziej, bo jak powiedziałem, ten obraz można odczytywać jako autoportret generacji, ale też, jak sądzę, można się pokusić o odczytanie tego obrazu o konkretny autoportret Rafała Malczewskiego. Tutaj pokazuję powiększoną głowę z tego obrazu, fotografię portretową Rafała Malczewskiego oraz jego portret malowany przez Jacka Malczewskiego, przez ojca. Więc jak sądzę, i taka podłużna twarz, prosty długi nos, takie nieco zbyt duże ucho, świadczą, że ta twarz tego żołnierza, inwalidy wojennego, twarz maska, tak? Znaczy to jest trupia maska, która jest zielono-błękitna, w jakimś sensie jest takim autotanatograficznym autoportretem samego Rafała Malczewskiego. A jeżeli tak, to proponuję porównywać ten autoportret wojenny artysty z innym bardzo sławnym przedstawieniem autoportretu z okresu I wojny, ale tak samo fantazmatyczny, tak samo nieprawdziwy jak autoportret Rafała Malczewskiego. Chodzi mi oczywiście o ten bardzo często reprodukowany, sławny fantazmat Ernsta Ludwika Kirchnera, czyli autoportret jako żołnierz z roku 1915. Jak wiadomo, niemiecki ekspresjonista, który zgłosił się jako ochotnik do armii niemieckiej na Ukrainie, z powodu załamania nerwowego, a także w związku ze stwierdzeniem u niego złego stanu zdrowia, został ze służby wojskowej natychmiastowo prawie zwolniony. Dlatego też Kirchner nigdy, co było doświadczeniem pokoleniowym dużej części, czy większości jego rówieśników i rodaków, nie zobaczył frontu. Po powrocie do Berlina, oddelegowany z armii Kirchner, z dala od teatru wojny, maluje swój fantazmatyczny autoportret opatrzony symboliczną jedynie raną. Tą raną, w której miesza się lęk i fascynacja, wstyd i strach, wstyd tego członka pokolenia, który nie może walczyć, bo mu nie pozwalają, i strach przed tym, że zostanie osądzony jako jakiś dekownik, który się nie zgłosił do armii. Więc to jest fantazmat. Kirchner nigdy nie stracił ręki na froncie, bo nigdy frontu nie widział.
z fantazma, pewna wariacja na temat męskości i jej utraty. Kirchner pozostałą część wojny po 15 roku, podobnie jak na Chomelczewski, spędził w górskim kurorcie. Tylko nie w Zakopanem, oczywiście, tylko był poddawany rekonwalescencji sanatoryjnej w szwajcarskim Davos. W tym samym Davos, w którym nie wiadomo, Thomas Mann w 1924 roku osadza Czarodziejską Górę. Te okolice, z których Tomasz Mann Kastorpowi każe wyruszyć na pierwszą wojnę światową. W tym samym otoczeniu Kirchner z wysokości gór, w zdrowym klimacie, maluje swoje obrazy, można powiedzieć ironicznie, trzymając pędzel w ręce, której nie ma. A u nas Rafał Malczewski bez nogi, w tym fantazmacie na utratę nogi, wspina się w Tatrach na szczupłach. Dziękuję bardzo za Państwa uwagę.